Dziś temat relacja. Co wnosimy w każdą relację? Oczywiście siebie, ale nie tylko z naszymi doświadczeniami, bagażem, zasobami, ale również z tym, w jaki sposób budujemy relacje ze sobą samym. Nazywam się Emilia Kulpanowak. Jestem coachem i trenerką porozumienia bez przemocy. W podcaście Poziom Miłości wspieram Cię w budowaniu relacji marzeń ze sobą. I z innymi też. W tej audycji Poziom Miłości będziemy szukać wspólnie nowego paradygmatu, czyli takiego sposobu widzenia świata, życia, siebie, innych ludzi, żeby się czuć bezpiecznie, żeby wiedzieć, że jesteśmy kochani, żeby ufać, że te zasoby, których potrzebujemy, po prostu są, żeby nasz świat był światem obfitości, zasobności, dostępności, możliwości, no i oczywiście miłości, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. Poziom miłości oznacza takie miejsce, w którym jesteśmy zanurzeni w energii miłości świata. To nie chodzi tylko o związki, chodzi o coś dużo więcej. O to, jak o energię, która przepływa przez nas i w której my jesteśmy zanurzeni. I będziemy szukać w tej audycji takiego zaufania, i takiego miejsca, w którym możemy rzeczywiście czuć, że ta miłość jest w nas, że ona jest dostępna dla nas i że my możemy ją oferować samym sobą i też dzięki temu innym ludziom. Relacja ze sobą to sposób, w jaki widzimy siebie i w jaki traktujemy siebie. Czy jesteśmy pełni ocen na swój temat? Czy jesteśmy pełni oczekiwań od siebie? I takich powinności, że ja muszę coś zrobić, że muszę być taka albo taki. Już jutro pójdę na siłownię i teraz to już na pewno wytrwam w tym postanowieniu. Czy może odpuszczamy sobie i pełni łagodności po prostu przyjmujemy siebie takich, jakimi jesteśmy. I tu nie chodzi o to, żeby odpuszczać, czyli rezygnować. Nie chodzi o to, żeby pozwalać sobie na to, co nam nie służy, no bo przecież ja siebie akceptuję i przyjmuję właśnie taką, takim, jakim jestem. Chodzi bardziej o to, żeby być łagodnym dla siebie i żeby przyjmować siebie z tym wszystkim, co mamy i z tego miejsca pozwalać sobie na rozwój, a nie zmuszać się do rozwoju. Gdy przychodzi do Ciebie przyjaciółka i mówi, tak bardzo chciałam i tak bardzo mi nie wyszło, to nie mówisz jej, o rany, ty to jesteś, znowu ci nie wyszło, już naprawdę powinnaś się bardziej postarać. Tylko jeśli to jest twoja przyjaciółka i kierujesz się w relacji z nią miłością, to pewnie mówisz łagodnie i spokojnie, hej, widzę cię w tym, tak, rozumiem, bardzo chciałaś, pewnie jest ci teraz trudno, pewnie chciałabyś jakoś jeszcze raz, może bardziej, ale nie karcisz jej za to, nie robisz jej wymówek, nie prawisz jej kazań. A sobie jakoś te kazania chętnie prawimy. Mamy taki głos w naszej głowie, który cały czas nam mówi, co mamy robić, jacy mamy być, że znowu nie tak, znowu inaczej powinno być. Jest to jakiś taki siłowy głos, to on jest nieprzyjemny, źle się go słucha, on nas obwinia, on nas karci. On nas każe. Po co sobie dokładać jeszcze tym głosem? Jeśli chcemy wyjść do zaufania do świata, jeśli chcemy wyjść do relacji ze sobą samym z miejsca łagodności i miłości, to wyjdźmy po prostu. Zostawmy ten głos. Niech on sobie tam gada. Czasami warto go posłuchać, bo on może mówić o czymś naprawdę ważnym i on się pewnie o nas bardzo troszczy. Ale nie idźmy za nim siłowo. Ja muszę wytrwać, ja muszę zrobić, ja powinnam przecież bardziej, ja powinnam przecież lepiej. Zostawmy to, bo to nas spina, to nam nie daje wyboru, to nam nie daje przestrzeni. Jak to zrobić? Ja to odpuszczanie i tą łagodność dla siebie robię poprzez empatię, poprzez to, że zastanawiam się, staram się uważnie, chwila po chwili przyglądać mojemu życiu. Staram się sprawdzać, w jakim jestem stanie. Staram się sprawdzać, czy działam z miejsca muszę, czy z miejsca wybieram i chcę. I tu nie chodzi o to, żeby zamienić słowo muszę na chcę. Bo to znowu będzie tak, że ja muszę chcieć. Ja szukam
przestrzeni chcę. Takiego miejsca, z którego ja rzeczywiście wybieram i decyduję się na coś. I czasami za czymś bardzo tęsknię i czasami bardzo czegoś pragnę. Ale jak słyszę sama w sobie to muszę, to zastanawiam się, czyj to głos. Może to nie jest mój głos, może to jest głos moich rodziców albo dziadków, albo jakiś głos społeczeństwa, kogoś ważnego dla mnie. I ja trochę zaczynam rezygnować z siebie na rzecz zaspokojenia oczekiwań tego głosu. Być może nawet te oczekiwania są sprzed 30 lat i dzisiaj są zupełnie nieaktualne, ale one się ciągle gdzieś we mnie odzywają i przypominają i każdy z nas tak ma i to jest zupełnie naturalne. Ale jeżeli zobaczę to łagodnym okiem, mogę to sobie odsunąć na bok. Więc chwila po chwili sprawdzam, jak ja się czuję. Co się teraz we mnie dzieje? Czy ja się spinam? Czy ja jestem zestresowana? Czy ja jestem sfrustrowana, poirytowana? Czy właśnie nie? Czuję spokój, czuję, mam przestrzeń w sobie, mam radość. I z radości wybieram to, co chcę. Wybieram te jakości, te potrzeby, które chcę widzieć, spotykać, zaspokajać w taki sposób, w jaki chcę. A to często te muszę jest po to, żeby zobaczyć siebie bezpiecznym, żeby świat był przewidywalny, żeby był przyjaznym miejscem i jednocześnie muszę kieruje nas do tego, że on być może przestaje być takim przyjaznym i bezpiecznym miejscem. Mogę sobie przypomnieć wobec tego, że zawsze jestem bezpieczna, że nade mną jest sufit, który chroni mnie przed deszczem, a na zewnątrz pada deszcz, który sprawia, że rośliny rosną. Wszystko jest tak, jak ma być. Słońce wschodzi, słońce zachodzi, a ja jestem bezpieczna. Jestem bezpieczna, jestem zasobna, mam wszystko, czego potrzebuję, a czasami nawet więcej. Mogę się tym dzielić. Z tego miejsca jest mi dużo łatwiej o łagodność, jest mi dużo łatwiej o miłość do siebie, ale też o miłość do innych osób. Z tego miejsca mogę budować relacje ze sobą, łagodną i pełną miłości, ale mogę też budować relacje pełną miłości i łagodną z innymi ludźmi, bo mam trochę mniej oczekiwań, bo mam trochę mniej tego muszenia też w kierunku innych osób. Bo jeśli ja buduję relacje z bliskimi osobami, z moim mężem, z moimi dziećmi, z moimi przyjaciółmi, opartą na muszę, trzeba, nie powinnaś tego robić, dlaczego to zrobiłaś, dlaczego ja to zrobiłam, to wszystkim nam jest trudno. A jeżeli jestem pełna miłości, pełna akceptacji, przyjmuję to, co przychodzi, to jest nam wszystkim dużo łatwiej i ta relacja ma większą szansę rozkwitać. Czy to jest łatwe? Pewnie nie jest. Czasami jest to bardzo łatwe, czasami jest to bardzo naturalne i przychodzi samo. A czasami jest to bardzo trudne, skomplikowane, nie do zrobienia. I wtedy szukam dla siebie łagodności.